Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, kochani, dzisiaj wam pokażę tutaj mniej więcej, co z tą płytą dalej się dzieje. No była taka sytuacja, że jak już niektórzy wiedzą, chciałem podłączyć zasilacz 12V, żeby posprawdzać, jakie są napięcia na cewkach. Robiłem to według pewnego filmiku z YouTube'a, gdzie gościu też kładł płytę, podłączał 12V, słuchajcie, od zasilacza Xboxa, wtyczkę, no i sobie tam mierzył napięcia. U mnie co się stało? U mnie się stało to, że po podpięciu 12V od razu przetwornica 5V wyleciała w kosmos. Poszedł z niej dym, od razu szybko włączyłem. No i po tym zdarzeniu, co nastąpiło? Nastąpiło zwarcie, po prostu poszło gdzieś przepięcie na linię 5V i w tej chwili mam zwarcie na tej linii i dosyć takie jest rozległe. Powiem tylko jednego się boję, ale teoretycznie wszystko na to wskazuje, że mostek przeżył, bo tutaj też idzie, słuchajcie, na most 5V. Dlaczego most przeżył? Tu jest taki test point do mostu i powiem wam, że przed tym, co się wydarzyło, mierzyłem tutaj oporność i było 2,4 kOhm, czy jakoś tak. Tym razem wezmę już unita, będę mierzył unitem, jest bardziej dokładny. No i pokażę wam test point do mosta 2,4 kOhm, także most raczej nie oberwał, całe szczęście, poszło zwarcie, słuchajcie, na linię 5V. Tutaj jest taka sekcja kondensatorów C208, C212 i tak dalej, idzie w dół, raz, dwa, trzy, cztery pola, jak widzicie. No i na tej sekcji, zobaczcie, jak wezmę, ustawię miernik w trybie ciągłości, to tak jakby były te kondensatory podpięte, zwarcie. Teraz wam pokażę na schemacie, jak wygląda ta sekcja, dokąd ona idzie. No i tak sobie pomyślałem, że pokażę wam, jak mniej więcej będę się męczył z tą płytą, szukał tego zwarcia, gdzie ono nastąpiło. Oczywiście mógłbym zrobić jakąś próbę zwarciową, ale na razie będziemy się bawić schematem. Czyli słuchajcie, odpalam Firefoxa i zobaczcie, to jest ta linia. Ta tutaj linia. I ona sobie gdzieś tam wychodzi. No i tu są te kondensatory, tak? Do tego miejsca te kątki, co tutaj są, to są po tej stronie płytki, co wam przed chwilą pokazywałem i one mają tutaj wszędzie zwarcie, nie? Te pola. Także mówię, gdzieś to wychodzi na tą linię V50. I teraz wam powiem tak. I zostały mi do znalezienia te dwa kondensatory, gdzie one idą dalej, nie? C309, C313. I słuchajcie, jak sobie obróciłem płytkę, teraz wam to pokażę, jak sobie obróciłem płytkę, to znalazłem C306, C309. Zobaczcie, po drugiej stronie są C306, C309. No i teraz biorę miernik i zobaczcie, co się dzieje. Zwarcie, zwarcie. Tutaj ten nie ma już, czyli to jest jakaś pewnie inna linia. Czyli na tej linii 5V dalej jest to zwarcie. Czyli pierwsze, co muszę zrobić, to jeszcze usunąć te dwa kondensatory dalej i szukać zwarcia dalej. Ja sobie już leżąc w łóżku, gadając z kumplem na gadu-gadu, tak sobie tą płytę trzymałem i tak w telefonie schemat odpalony i sobie szukałem po prostu na tej linii 5V różnych elementów. I co się okazało, słuchajcie? Mówię wam, to będzie fajny, ciekawy temacik. Obracam płytę. Szukałem rezystora C181. Znalazłem go, słuchajcie, tutaj. C181. On według schematu powinien mieć 10 kilo. Czyli daję sobie zakres 60 kilo. Tylko muszę trafić teraz tego rezystora, bo jest dosyć malutki. Słuchajcie, 10 kilo książkowo, czyli ok. No ale tak się patrzę z boku. Jest kondensator, słuchajcie, C1.
C1. I tak sobie myślę, a sprawdzę go miernikiem. Zobaczę, czy będzie piszczał. Biorę miernik. To jest naprawdę, to jest dosyć fajne, ciekawe. I mamy, słuchajcie, zwarcie. Zwarcie totalne na C1. Na C1, jak szukałem schematu kondensatora C1, to nie po wyrażeniu C1, bo znajdzie mi milion innych różnych kondensatorów. Zaraz wam pokażę coś. Się przełączy na Firefoxa znowu. Nie C1, tylko wpisałem, słuchajcie, Nexus. Frazę. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Nexus. I teraz jest Nexus Board. O, i zobaczcie. C1. Linia, jaka jest, jak widzicie? 5 V. Czyli no można powiedzieć, że cała linia 5-voltowa dostała takiego strzała, że głowa boli. I teraz, żeby sobie szukać różnych tutaj tych zwarć na tej linii, to ja sobie to wkleję. I zobaczcie, tu mam już linia 5 V idzie na tą płytkę. Nexus Board. Lecimy dalej. Linia idzie, słuchajcie, do rezystora jeszcze 10-kiloohmowego, 1-kiloohmowego R10, czyli musiałbym to znaleźć. Potem wchodzi tutaj, no to widzicie, no tutaj jest już cały ten schematik do przerobienia, znalezienie kondensatora C342, czy nie jest przybity, C341, no i taka zabawa w kotka i myszkę, także no nie jest ciekawie. Jeżeli tutaj ten rezystor będzie miał poprawną oporność, to domyślam się, że on nie puścił napięcia tutaj większego na te kątki i tak dalej, nie? Także tu idzie wejście na tą płytkę Nexusa. No i co? No i tak to wygląda. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Na razie znalazłem te zwarcia, o których mówiłem, czyli ten kondensator C1 i po drugiej stronie te 306 i tak dalej. To teraz zrobimy sobie taki motyw, że po prostu usuniemy te dwa kondensatory z boku gdzieś. Ja sobie wezmę to pod mikroskop. Oczywiście będę robił pod mikroskopem. Podłączę kamerkę i zobaczymy, czy to zwarcie ustanie, czy nie. Jeżeli nie ustanie, no to wiadomo, trzeba będzie dalej C1 usunąć. Tu już będzie dosyć niebezpiecznie, bo jest te złącze. Trzeba będzie je porządnie zabezpieczyć. I co? No i trzeba będzie tą linię całą sprawdzać, nie? No mówię, mam nadzieję, że most przeżył, bo to jest najważniejsze w tej chwili na tej płycie. Reszta jest do ogarnięcia. Także podłączam kamerkę pod mikroskop, widzimy się pod mikroskopem i usuwamy sobie te dwa kondensatorki. Dobra, kochani, jesteśmy pod już tutaj mikroskopem, także lecimy z temacikiem. Topnik cyna, pobielę, potem hotem to spróbuję wylutować. Czyli najpierw zabawimy się kolbówką, w sensie T12. Pocynujemy sobie tutaj z jednej i z drugiej strony te wszystkie pola. Dobra, kontakt pocynowany. Także teraz biorę się za wlutowanie, ale jeszcze sprawdzę jeszcze raz. Słuchajcie, miernikiem będzie tu pewnie słychać. Jak widzicie, zwara totalna. Także lecimy z hotem i wlutujemy sobie te elemenciki. Tutaj akurat nie ma nic w pobliżu takiego, żeby coś uszkodzić, także mogę sobie grzać bez problemu. Pokażę wam, jak to zrobię. No i oczywiście ten hot jest, o, cienki, słaby. Za słaby jest na taki sprzęt. Powinienem mieć coś o wiele lepszego. Ktoś ostatnio mi wysłał, słuchajcie, na komentarzu informację o hocie z AliExpressu. RF HT
H02, coś takiego. 300 kosztuje. Trzy programy ma. Coś jak a la Quickie. No i taka ciekawostka, jak ten chłod sobie daje rady, nie? Na razie, jak widzicie, 450 stopni mam ustawione. Macie 450 stopni. Jeszcze tej płyty nie rozgrzał tak pod tymi kondensatorami, żeby one zeszły, nie? Cyna już sobie oczywiście moja pływa, ale jest i tak nadal tak duże odbieranie ciepła przez tą płytę. Dopiero teraz. Już mi się poszczepiały. Dobra, niech będzie tak. Te kondensatory i tak sobie potem rozszczepię jak coś, nie? Czyli te już mamy wylutowane dwa. No i teraz ciekawostka za milion punktów. Czy dalej będzie zwarcie? Czy nie? Zaraz to sprawdzę. Tylko jeszcze niech troszeczkę płyta ostygnie. No dobra, zobaczymy na razie tak. Słuchajcie, zwarcie jest nadal. Zwarcie jest nadal. Czyli konkluzując, przejdę do schematu. Czyli tam, co pokazywałem wam. Dobra, nie chce mi się tego teraz szukać, ale chodzi o tą końcówkę, co tam wychodziła, nie? Ten szereg kondensatorów. Wylutowałem te dwa i dalej jest zwarcie. Czyli teraz co? Teraz tego wylutujemy, słuchajcie, C1. Tu już będzie o wiele trudniej to zrobić. Także trzeba będzie zabezpieczyć to gniazdo. No, tutaj już trzeba uważać i to bardzo, ponieważ mamy od. I tu mamy, słuchajcie, tego dupka. Ale jak widzicie, to ten koleżka, no jest bardzo blisko tych gniazd. Także tutaj jest dosyć niebezpieczna sytuacja i zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić w ten sposób, że spróbuję go wylutować lutownicą. Czyli podsunę sobie te dwa i z boku będę próbował go jakoś ruszyć. Tutaj cyny nie będę żałował. No mówię, on jest tak blisko. Newralgicznie tych, kurde, tutaj tego gniazda, że to jest mega, mega niebezpieczne. Zastanawiam się, jak to kurde tu zrobić. Bo myślałem o takim patencie, nie? Z boku. Syną go, kurde. Grotem go rozgrzać. Ale jak widzicie, to ten grot jest trochę lipny. Dlatego ja sobie zmienię na grot typu K. No, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie chyba do tego, że jak go złapie tym K z boku, to może puści. Chociaż wątpię, bo ten grot typu K nie ma takiej przewodności cieplnej dużej. Jeżeli chodzi o tą płytę Xboxa, mówię, ona strasznie dużo odbiera tego ciepła. I nawet ten grot typu K sobie po prostu nie radzi. Temperaturę tu już mam tak sporą ustawioną. Na tym. Dlatego teraz postaram się to ogarnąć. Tylko sobie trochę podsunę może stację bliżej. Dobra, próbujemy. Wezmę cyny jeszcze na grota, żeby tam było sporo. No i zobaczymy, czy uda mi się usunąć tym grotem typu K. Jeżeli tak, to będzie fantastycznie. Jak widzicie, cały czas kondensator jest naparzany, no, ciekłą cyną i on nawet nie drgnie, bo spod spodu płyta zabiera mu tyle ciepła, że dopiero po jakimś czasie udało się. Udało się. To nie, koleżko, nie rób mi tutaj zwarcia.
No, powiem wam, że ten typ puka do takich zadań. Approve. Dobra. Teraz zmierzmy sobie na tej płytce, czy nie ma tutaj zwarcia. Nadal jest. Słuchajcie, nadal na linii 5 V jest zwarcie. Ja pierdzielę. Dobra, idę szukać jeszcze tej linii V5.0. No i będę tak patrzał w okolicach tego różne elementy, może coś znajdę ciekawego. Dobra, znalazłem następną sekcję, na których są zwarcia. I powiem wam tak. Powiem wam tak, tutaj kondensator C188, zwarcie. C183, zwarcie. Tutaj jest jakiś układzik. Być może to jest ten układ, który powoduje zwarcie. I dlatego zrobię, że tak, że wylutuję tą cewkę, żeby upewnić się, czy to dalej nie idzie gdzieś na 1P1 standby. No dobra, cewkę wylutuję. Słuchajcie, bo innej opcji tutaj nie widzę. Najszybszej. Zobaczymy, czy coś to pomoże, czy nie. Jak widzicie, jest no dosyć spore te. Znaczy, to może być tak, że po prostu będzie jeden element uszkodzony. Jeden element jest uszkodzony. I on porobi zwarę, jakiś regulator, kurde, malutki napięcia. Wiecie co, o co chodzi, nie? To nie musi wcale oznaczać, że... że to jest, są wszystkie kondensatory, bo tak naprawdę to po rozlutowaniu kondensatora, jak sprawdzam, i on jest... Słuchajcie, no mogę wam pokazać na tym przykładzie. Ten kondensator został wylutowany, nie? Znaczy odłączony od płyty. I teraz, czy on ma zwarcie? Nie ma zwarcia. Czyli to nie jest problem główny. I szukamy sobie dalej. Wylutowujemy, słuchajcie, teraz tego. Tą cewkę. W sumie to najlepiej cewki jest wylutowywać. I patrzeć, gdzie po prostu... ustaje zwarcie. Jeżeli po tej stronie, no to będę wiedział już, że coś po tej stronie. No zobaczymy. Wylutuję tą ceweczkę. Jeżeli da się wylutować prosto i szybko. Ja już mam hota na maksa ustawionego. Tu już więcej nic nie działa. I tak muszę długo czekać, że zanim ta cewka zostanie wylutowana. Już na takim pewnie... O! I przydaje się topnik, bo on potem trzyma fajnie, te elementy nie uciekają. Także można sobie zabezpieczać w ten sposób jeszcze elementy żywicą, załóżmy jakąś taką, tym rosinem. Jak to się po polsku nazywało? Dykszum wyleciało mi z głowy, ja pierdzielę. Wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, sprawdźmy sobie teraz, czy tu jest zwarcie na tym kondensatorze C188. Ogólnie to dam do masy najpierw bagietkę i sprawdzę na cewce. Po tej stronie jest zwarcie i po tej stronie jest zwarcie, także nic nie ustało. O, zmieniło się. Widzieliście to? Takie pykanie. Oj, kurde, kurde, kurde. Jaka to była cewka? L2. Zobaczmy sobie na schemacie, co, gdzie jest L2. Powiem wam, że zaczyna się robić naprawdę mega upierdliwie. L2, cewka. Z układem U34 jest. Vrek 1,1 V. Standby switch. I to idzie do linii 1,1 V. Także C198. Sobie szybko rzucę okiem
Tu jest ten 198. Zobaczmy sobie, czy on ma zwarcie. Tak z ciekawości, a na pewno będzie miał zwarcie. C198, słuchajcie. A jest ten tutaj. Zwala, także no jest nieciekawie. Słuchajcie, z czystej ciekawości, sprawdźmy sobie, czy na tym układzie SPI Flash mamy jakieś zwarcie pomiędzy VCC a GND. Czyli to będzie czwarta nóżka i ósma. Czyli jakby to powiedzieć, tu mamy kurka, czyli raz, dwa, trzy, cztery. To jest GND. A ósma, 5, 6, 7, 8, idzie tu do kątka, to jest VCC, uwaga. Nie mamy zwarcia. Jaką mamy oporność na tym układzie do masy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięć, 37 kOhma. Słuchajcie, jeżeli chodzi o VCC, pomiędzy pierwszą nóżką mamy 13 kOhmów, druga 9, trzecia 10, tu wiadomo, że będzie podłoga GND, potem to już nie wiem, gdzie idzie, tu będzie czwarta, piąta, szósta jest 10 kilo, siódma już nie wiem, gdzie idzie. Gdzieś tam idzie, ale tutaj nie ma tego jakiegoś punktu do zaczepienia. No i VCC 5,4 kOhma. Także tak wygląda pomiar na SPI Flash. Jest sprawny. Raczej mu nic nie dolega, całe szczęście. Także tutaj już jest masakra. Powiem wam, że poszło takie zwarcie na tej linii 5V, że nie wiadomo, co tam kurde dokładnie to się wydarzyło. Mógłbym tą próbę zrobić zwarciową, ale jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie tutaj mógłbym się podpiąć tak fajnie, żeby nic nie uszkodzić. Jakie powinienem teoretycznie załączyć napięcie, nie? Na tą linię, żeby ją sprawdzić pod tym. Czyli jak ktoś ma jakieś tutaj pomysły, sugestie, gdzie mógłbym się wlutować, to niech napisze, to może zrobimy jakiś taki fajny, ciekawy filmik pod termowizją. Postaram się wtedy podłączyć termowizję pod aplikację już z Windowsa, także będziecie widzieć wszystko w OBS-ie. No, to mogłoby być ciekawe. Dobra, spróbuję jeszcze dalej szukać. Skupię się na razie na linii 5V. Przy okazji wam pokażę taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o tą płytę. Zobaczcie, tu jest układ U49. I tutaj powinien być taki dosyć ciekawy układzik do dźwięku, co ma na końcu nazwę premium. I zobaczcie teraz na schemacie, o co chodzi. Audio premium SE i LE. Zobaczcie, tu jest cały układzik zarządzający tym audio. I nawet idzie tutaj do tego naszego głośniczka, tak? Audio premium, czy co tam? Gdzieś tu jest. O, tu jest głośnik, speaker, czyli pod ten układ można by podłączyć ten głośniczek, co jest tam na płycie. Ale jazda, ja pierdzielę. Positive, negative, czyli plus, minus. No ale Microsoft, jak widzicie, tutaj nie wlutował tego układu, na schemacie jest. Nazywa się ISD9160. Ciekawe, ile taki układ kosztuje. Removed Capture Functionality. O kurde, to już naprawdę jakieś premium. Także jak widzieliście, no nie wlutował tutaj na tej płytce Microsoft tego układu. Za to dał jakiś taki, jak obrócimy sobie na drugą stronę, prosty układzik U26. Jak widzicie, jest różnica i to spora, nie? Tu macie głośnik w takiej obudowie, speaker. No ciekawostka, no taka ciekawostka odnośnie tej płyty Xboxa. Ma na jakieś kurde lepsze układy, ale niestety nie wlutowali.
Słuchajcie, taki mały test. Kalafonia włączona stopnikiem Kingbo RMA 218. Zobaczymy, jak będzie to reagowało. Ogólnie zaraz wam coś powiem bardziej ciekawego na temat kalafonii. Stopnik się szybko, ale pięknie się rozlało. Nie, zaraz wam powiem, o co chodzi. Po prostu to jest genialny patent. Teraz tak sobie rozkminiłem to. Patrzcie się, jak wylutowuję ten element, żeby go nie zgubić na płycie, to taka mieszanka z tą kalafonią pozwoli mi na to, że jak potem ten topnik zaschnie, to ten element się sklei razem z kalafonią. U17 i zobaczcie, kładę go tutaj z boku. Poczekam trochę, niech ta kalafonia zastygnie i dzięki temu ten układ mi już z tej płyty jakby nie odleci tak sobie od siebie. Jeszcze niech trochę zaschnie. No nie ma szans, żeby zgubić taki element z takiej płyty wtedy. Genialny patent. Teraz U17 wylutowałem, bo na schemacie ta U17 jest połączona z linią 5V, wiecie? I tu jest kondensator C277, że wam pokazuję. Zobaczcie, jest wejście, kondensator, układzik. Już go od razu uratowałem, żeby po prostu mieć problem z głowy. No i C277, jeżeli on gdzieś tutaj jest wlutowany, poszukam go. Rezystorki. Jest C277, taki malutki, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję pokazać pęcetą. Tutaj. C277 jest napis. No i teraz zobaczmy sobie, czy będzie tutaj zwarcie na tym C277. I ogólnie tak sobie myślę, że zrobię próbę zwarciową, jak już wylutuję większość tych elementów, które nie będą powodowały zwarcia. Znaczy, żeby ich nie uszkodzić, nie? Nie ma zwarcia! Czyżby to był U17 problemem? Słuchajcie, nie ma... No nie ma zwarcia. No nie wierzę. U17... Nie, muszę obrócić płytę, bo po prostu nie wierzę w to, że to był ten układ problemem. Słuchajcie, wracam na pole z tymi kondensatorami. Gdzie to jest? Z drugiej strony. Wracam na pole z kondensatorami, gdzie była ta sekcja, gdzie była zwara. Dokładnie w tym miejscu. No i słuchajcie, teraz chwila prawdy. Jeżeli pomiędzy tymi dwoma tutaj kropkami na górze, co są takie raz, dwa, trzy, cztery, nie będzie zwarcia, to znaczy, że to był problem. U17 robiła zwarcie. I found it, motherfucker. U17 poszło, słuchajcie, tutaj przepięcie. Kondensator dziwnie wytrzymał, przepuścił. Na ile on jest? Na 25V. Na 25V kondensator wsadzili przy takim układzie? Dziwne, powiem wam szczerze, że dziwne. Dlatego on jest sprawny. Przeżył, nic mu się nie stało. On przepuścił pewnie 12V. Tylko dlaczego poszło tutaj 12V? To jest pytanie. No tak, odpowiedź jest prosta. Przetwornica zaliczyła zgon. Jep, puściła 12 przez wyjścia 5.0. No to już się wszystko układa. Dobra, słuchajcie, zajebiście, znalazłem sukinsyna. U17 głównym problemem zwarcia. Jeszcze tylko sprawdzę te inne sekcje. Sprawdzimy sobie teraz sekcję, słuchajcie, tą 1,1V. Tylko gdzie ona była? Chwila, muszę ją poszukać. Gdzie ta sekcja 1,1V była? Aha, tutaj. Tutaj jest. I zobaczcie, jak ja zakleiłem żywicą te elementy, żeby mi nie uciekały.
Tutaj tego ty. Ja pierdziel. Dobra, jest. Kondensator C188. Jest. Miał wcześniej zwarcie. Patrzymy się, czy jest zwarcie. No i obyło się bez termowizji. Widzicie, jednak można według. Jak jest schemat, to jest coś pięknego. Patrzcie się, nie ma zwarcia. Dotykam tutaj nóżką. Nie ma zwarcia. U17. U17. Aj, kurde, co za emocje, jak na meczu Polska-Anglia. Czekajcie, muszę jeszcze tylko luknąć tą U17. Co to jest w ogóle? Front USB Port Protection. A dlaczego? Nie no, ja jestem głupi, a jeszcze myślę, a dlaczego, dlaczego? Dlatego, że kurwa przetwornica była zjebana, już wcześniej syczała. No i w końcu aż nie wytrzymała i poszła z dymem. Teraz tylko powiem wam, najlepsze jest to, że tą przetwornicę, żeby zdobyć, to jest jakaś kompletna masakra. Dobra, przełączę się może na ten, na kamerkę już z telefonu. Powiem wam, że no kuźwa kupić tą przetwornicę w Polsce to nie ma szans. Teme, zero. Zero po prostu info. Dobra, jeszcze raz. Obracam płytę. A miałem tu zajrzeć wcześniej. Miałem tu zajrzeć wcześniej. Słuchajcie, U17 jest spierdzielona. I teraz tylko tak, trzeba będzie jeszcze załatwić sobie taki regulatorek. Czy co tam to jest? To już się spróbuję poszukać. Most przeżył. Jak widzieliście, rezystancja była ok, także most nie dostał. Ale emocje, kurde. Tutaj te kondensatory, co wylutowałem, to już też są sprawne, to także je potem wszystkie wlutuję z powrotem. Aha, czy nie, one są przylutowane? Tak, przylutowane, także nie odpadną. Dobra, zabezpieczenie. Słuchajcie, żywica. Jak ona jest twarda. Nie, to jest świetny patent. Jak zakleicie taką żywicą, to już wam te elementy nie odpadną. Nie, a tak gdzieś będą płytkę położył, coś gdzieś szturchnął, już elementy idą, także taki ode mnie mały protip. Pewnie niektórzy z was go znają spokojnie. Tutaj też zobaczcie, jak ten malutki jest przyklejony na kropelkę żywicy. I on się trzyma. Ta żywica, jak się przykleiła, to raczej jej tak szybko nie odsuniecie. Ale też będę uważał, nie? Także ja jestem happy, że udało mi się znaleźć to cholerne zwarcie. Jeszcze tylko sprawdzę tu na tym wejściu, czy nic nam nie pipczy. Tu na tym kondensatorze. C1, pomiędzy tym. No nie ma zwarcia. Słuchajcie, nie ma zwarcia. Także widzicie, walka, wow. Fajna walka, nie, podobało mi się to. Takie naprawy mi się podobają. Lubię takie naprawy. Nie są nudne. Ciekawe, czy by pod termowizją tak fajnie wyszło to, nie? Teraz tak się zastanawiam, czy jakbym robił na przykład na początku z termowizją, to ten układ by mi się grzał. Już tego nie będę sprawdzał, bo nie ma sensu. Czyli powiem wam, ta płyta jeszcze w dalszym ciągu jest do uratowania. Mówię, ten element. Przetwornica. No i co? No i heja. I powinien wstać. Powinien wstać, kurde. A jeżeli nie wstanie, no to znaczy, że już nie wiem. To już wtedy nie wiem. Ale powiem wam, że jeszcze są nadzieje w tej płycie. Nie poddaję się. Mówię, najgorzej będzie trzeba zdobyć ten układ Richteka. Szukałem, czy są jakieś bypassy, żeby porobić kurde, jakiegoś bypassa. Myślałem nad takim patentem, żeby obejść to przetwornicą zwyczajną, jakąś malutką step down. Ale tutaj raczej by było ciężko, bo to jest power good, switch i tak dalej, to gdzieś, ale wiecie co, gdzieś widziałem jakiś taki patent, jak ktoś robił, że zamiast takiej przetwornicy na jakiejś płycie od laptopa
Gościu obszedł przetwornicę, właśnie taką zwyczajną przetwornicą step, tam up czy down, nie? Tutaj jest akurat przetwornica step down, z 12 robi nam na wyjściu te 5 V. Sprawdza, czy są odpowiednie napięcia i wtedy dopiero aktywuje sygnał enable i się tam dalej wszystko załącza, nie? Także dobra, ja kończę, pozdrawiam wszystkich. Lecę do kibelka, bo mnie ciśnie. Na razie, trzymajcie się.